Prudnicki, telewizyjny kurier informacyjny, Dawid Brzozowski, witam Państwa i zapraszam na kolejne wydanie naszego programu. W piątek 15 czerwca w ogrodzie Pałacu Frenkla odbył się 10, czyli jubileuszowy Dzień Kultury Romskiej. W tym dniu na scenie zaprezentowało się wiele zespołów tanecznych oraz wokalnych, jednakże główną atrakcją był występ zespołu Romani Cierchęń oraz czeskiego artysty Tibora Żida. Koncert zaproszonych zespołów odbył się w ramach projektu Nasz Świat Muzyki, realizowanego przez Prudnicki Ośrodek Kultury oraz Mix Krnow. W uroczystości udział wzięli m.in. zastępca burmistrza Prudnika Stanisław Hawron oraz dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Grażyna Klimko. Spotkanie rozpoczął dyrektor Prudnickiego Ośrodka Kultury Ryszard Grajek. Witam gorąco tu przy Pałacu Frenklu w siedzibie Prudnickiego Ośrodka Kultury na 10. Dniu Kultury Romskiej. 10 lat tradycji. Zapraszam chętnych tu w pobliże sceny. Są jeszcze miejsca wolne, można sobie usiąść, ażebyśmy uczestniczyli w tym oficjalnym otwarciu. 10. Dnia Kultury Romskiej. Jak już wspomniałem, tradycja 10 lat. O tym będziemy dzisiaj mówili, to się będzie przewijało praktycznie przez cały dzień. Ale żeby Państwo byli świadomi, iż ten dzisiejszy dzień składa się jak gdyby z trzech części. Jest to właśnie, rozpoczynamy jako 10. Dzień Kultury Romskiej Prudnik 2018 i przegląd amatorskich zespołów artystycznych. Potem o godzinie 15 podsumowanie konkursów artystycznych dla dzieci i młodzieży romskiej z województwa opolskiego pod hasłem Barwy Romskiego Szczęścia i współorganizowane przez Stowarzyszenie Kultury Romów w Prudniku i Prudnicki Ośrodek Kultury. I wreszcie o godzinie 17 pierwsza biesiada muzyczna, jaką rozpoczynamy przy Pałacu Frenklów, a będą one organizowane przez cały sezon letni aż do połowy września, kiedy się kończy lato. Proszę Państwa, jak wspomniałem, 12 godzina wybiła, czas na oficjalne otwarcie tego 10. jubileuszowego Dnia Kultury Romskiej tu w Prudniku. Ja pragnę zaprosić na scenę burmistrza Prudnika, pana Stanisława Hawrona. Zapraszam gorąco, który jest dzisiaj z nami. Niestety w Prudniku jest wiele dzisiaj smutnych okoliczności, a więc pogrzebów znanych osobistości, a więc nie mamy jeszcze starosty, jak i również pana Franciszka Fejdyka, tamten smutny obowiązek spełniają. Natomiast cieszę się, że pan Stanisław jest dzisiaj z nami i będzie uczestniczył w tej symbolicznej, aczkolwiek bardzo ważnej części dzisiejszego dnia, czyli oficjalnym rozpoczęciu uroczystości. Zapraszam na scenę panią Lucynę Mirgę, tego, jak ja mówię, od lat, dobrego ducha i pomysłodawcę sprzed 10 lat pomysłu na organizację od skromnej imprezy po to jubileuszowo 10 dzisiaj dnia muzyki, pieśni, tańca romskiego. Witamy Cię, Lucyno, gorąco. Zapraszam Panią. No właśnie, brawa się należą. Ja w ogóle zapraszam jeszcze tych, co mnie nie słyszą, tu bliżej estrady, aby w tej części oficjalnej uczestniczyć. Zapraszam Panią Joannę Korzeniowską, kierowniczkę do spraw programowych Ośrodka Kultury, który tą muzyką, tymi występami artystycznymi żyje, wspierając działania pani Lucyny i koordynuje. Cieszymy się, że również pani Joanna jest dzisiaj z nami. A więc czas, brawo, na oficjalne rozpoczęcie 10. Dnia Kultury Romskiej. Burmistrz Prudnika, pan Stanisław Hawron. Bardzo serdecznie dziękuję pani Lucynie Mirdze za i stowarzyszeniu za zaproszenie na dzisiejszy 10. Dzień Kultury i Tradycji Romskiej w Prudniku. To podziękowanie jest również od pana burmistrza. Ja się bardzo cieszę, że mogę być dzisiaj w tej chwili tutaj razem z państwem. Faktycznie dzisiaj dzień jest bardzo trudny dla nas. Mamy wiele spotkań, ale wasz jeden dzień w roku, a tym bardziej po raz 10, no jest dla nas najważniejszy tu w Prudniku. Po raz 10 z kolei będziemy mieli okazję poznać w dalszym ciągu zwyczaje, kulturę, tradycję romską, a może również problemy, które w tym środowisku występują w dzisiejszych czasach. Chciałbym tutaj złożyć podziękowanie wszystkim tym stowarzyszeniom i osobom, które prowadzą te stowarzyszenia, mówię o stowarzyszeniach romskich, które przyjechały tutaj również do Prudnika dzisiaj, za tą dobrą pracę każdego dnia i to, co dzisiaj będziemy tutaj widzieć, słyszeć, podziwiać i jednocześnie bawić się przez wiele, wiele godzin, to jest zasługa tej grupy ludzi i tych stowarzyszeń. Także w imieniu burmistrza Prudnika bardzo serdecznie was wszystkich witam i jednocześnie życzę
niech ten 10. Dzień Kultury i Tradycji Romskiej trwa. Dziękuję panie burmistrzu, że pan znalazł czas, jest pan z nami i tą oficjalną część rozpoczął. Pragnę również w tej części oficjalnej powitać naszych przyjaciół, którzy są z nami. Jest z nami długoletnia przyjaciółka i nadal była pani poseł, pani na okrągły, doskonały lekarz. Jest ciągle z nami, witamy cię gorąco, iż również przywędrowałaś w tym roku na ten Dzień Kultury Romskiej. Jest z nami pani dyrektor Urzędu Pracy, ja już skracam tą nazwę. Witamy cię gorąco, serdecznie, że jesteś również z nami i wspierasz także te nasze działania. A teraz czas, aby kilka słów do nas powiedziała ta, która namieszała 10 lat temu, znalazła się w Ośrodku Kultury jako nieśmiała, skromna osoba. Teraz już się zadomowiła, nie da tak się łatwo wygryźć, Lucyna Mirga, i ona ten pomysł podjęła i realizuje, przeżywając różne problemy, jakie są przy organizacji tej imprezy, ale daje sobie radę. Lucyna Mirga. Dziękuję. Ojcze. My oczywiście tutaj tak rozmawiamy właśnie w pracy, że to jest ojciec w pracy, tu jest matka, a pani Agatka i Tomek to są bracia i siostry. Tak się trzymamy się w gronie właśnie w Domu Kultury. Chciałam was powitać po romsku, oczywiście jak to u nas jest. Ja wysaste baktałe, buca sipe tumęgie, saworęgie, ternęgie, purengie, koła dziene są odgieły, letki półwęgie te jawu. Już przetłumaczę, pani Asiu. Przekażę. Życzymy dużo zdrowia, szczęścia dla dzieci i dla dorosłych, a te osoby, które odeszły do nieba, życzymy im, żeby odpoczywali w spokoju. Jest to Dzień Kultury Romskiej już 10 lat. Przypominam sobie, pierwszy dzień to Dnia Kultury Romskiej. Pomysłem, że jestem tutaj w Prudnickim Ośrodku Kultury, to było od pani Grażynki Klimko z biura pracy, bo szukałam, gdzie mogę dalej działać, i ta osoba mi pomogła, że najlepszym miejscem będzie Dom Kultury. I tak rozpoczęłam tutaj działalność właśnie przy Domu Kultury i dobroć ojca pracy. Przyjął mnie właśnie na zatrudnienie i do tej pory mogę pokazać swoją kulturę romską. Dziękuję bardzo. Jeszcze z nią wytrzymuję, proszę państwa. Ten pomysł był najlepszy właśnie, że mogłam się odnaleźć tutaj, bo pracowałam jako asystent edukacji romskiej w szkole. Nie miałam takiej wyjścia na zewnątrz z otoczeniem publiczności i to właśnie jest dobry cel, żeby po prostu pokazywać naszą kulturę. I chciałabym powiedzieć, że chciałam podziękować w tym imieniu podziękowanie dla burmistrza. Proszę poczekać. To ja tutaj będę zagadywać. Lucynka chciałaby podziękować wszystkim tym, którzy przez 10 lat ją wspierali w działaniach na rzecz społeczności romskiej w Prudniku i nie tylko, bo wiemy, że zespół Romani Bacht, pierwszy, który powstał przy Prudnickim Ośrodku Kultury, występuje w całej Polsce. Poprosimy panią Grażynę Klimko na scenę. Drodzy państwo, gorące brawa dla pani Grażyny za to, że dzięki niej Lucynka jest tutaj dzisiaj z nami i może realizować to, co chce prawie. Dodam jeszcze dwa słowa. Pani szefowa, dyrektorka Urzędu Pracy, pani Grażyna Klimko, czyniła to z obowiązku, ale bez jakiegokolwiek życzliwości i wsparcia nie do końca w Polsce udają się takie rzeczy. Także również dziękujemy za to ludzkie podejście do tej sprawy sprzed 10 lat. Kolejną osobą, której by chciała Lucynka podziękować, jest Tygodnik Prudnicki. Zapraszamy pana Grzegorza Wajkta. No trudno, stało się. Nie ma nikogo innego. Zapraszamy pana Grzegorza.
jest, wchodzi również w skład redakcji Tygodnika Prudnickiego, czyli na ręce pana Grzegorza serdecznie, serdecznie dziękujemy. Tu należy dodać, iż pan Grzegorz jest współwłaścicielem Tygodnika Prudnickiego, naszej lokalnej gazety, która istnieje kilkadziesiąt lat i uczestniczy w większości naszych imprez, które są realizowane m.in. w Prudnickim Ośrodku Kultury. Grzegorzu, i za plecami twojemu Andrzejowi również serdecznie dziękujemy, iż jesteś z nami i w ten sposób reklamujesz nasze działania dla społeczności lokalnej. Lucynka, jeszcze. Oczywiście, że zaczęliśmy mówić o pani Grażynce Klimko. Zaczęło się ten właśnie zadanie, ale najważniejszym było właśnie, że realizacji tych projektów, tego wszystkiego, to decydowało od dyrektora i oczywiście od burmistrza Prudnika. Dziękuję wam bardzo za to, że możemy działać i pokazywać naszą kulturę. Dziękuję ślicznie. A za to otwarcie zapraszam na torta dziesięcioletnie. No więc wielki tort na dziesięciolecie dla ponad 100 osób, dla wszystkich starszych, wjeżdża na stół, fanfary. Ja chciałbym w tym momencie, ponieważ Lucynka dziękuję wszystkim, a ja chciałbym symbolicznie w imieniu dyrekcji i pani Joanny na ręce Lucyny złożyć te symboliczne kwiaty w takim artystycznym koszu, właśnie cygańskim, mówiąc po dawnemu, bo jest to taka natura, korzenie, las, a więc to, co kochali zawsze tabory cygańskie. Lucyno, symboliczne podziękowanie. I jeszcze taki mały, skromny, jak będzie ci źle, zapalisz sobie i przypomnisz sobie lepsze chwile. Dziękujemy serdecznie panu burmistrzowi, dziękujemy pani Grażynie i zapraszamy teraz na tą część artystyczną.
Przechodzimy do punktu czwartego. Zgodnie z tym punktem odpowiedzi na interpelacje i wnioski zgłoszone na 56 sesji Rady Miejskiej. Bardzo proszę, zapraszam pana burmistrza o przedstawienie tych odpowiedzi. Interpelacja pani radnej Alicji Łysek. Czy możliwa jest pomoc działkowcom kompleksu przy ulicy Przemysłowej? Proszę oni pana burmistrza, aby pozytywnie pochylił się do ich prośby. Chodzi o wysypanie szlaką lub żwirem, materiałem w miarę tanim, drogi polnej od ulicy Nyskiej prowadzącej do działek. Droga ta jest jedyna i jest w stanie fatalnym, to znaczy głębokie kolejny i wysoki środek porośnięty wysoką trawą. Uniemożliwia to przejazd samochodami, rowerami, a pieszo to droga przez mękę. Uczęszczają nią mieszkańcy ulicy Nyskiej, Kolejowej, Chrobrego, Kołłątaja, Batorego. Druga droga dojazdowa do działek od ulicy Przemysłowej, którą jeżdżą działkowcy z osiedla innych części miasta, będzie remontowana przez najbliższe miesiące letnie. Dotarcie do działek jako jedyną drogą od ulicy Nyskiej w obecnym jej stanie będzie bardzo trudno, wręcz niemożliwe. Bardzo proszę o zapoznanie się ze sprawą i o pomoc. W odpowiedzi na pani interpelację zgłoszoną na sesji Rady Miejskiej w Prudniku w dniu 29 maja 2018 roku dotyczącą wykonania remontu nawierzchni drogi wewnętrznej polnej na odcinku od ulicy Nyskiej obok ronda do kompleksu ogródków działkowych przy ulicy Przemysłowej w Prudniku informuję, że po dokonanej wizji lokalnej naprawa nawierzchni jezdni tej drogi ograniczy się do wykonania naprawy cząstkowej niebezpiecznego poprzecznego uskoku powstałego przy rozdzielni gazu, miejsca zagrażającego bezpieczeństwu ruchu. Interpelacja pani radnej Zofii Zeprzałka-Krzemień. Treść wniosku dotyczy ułożenia progów przy ulicy Miłej w Prudniku. Aleja ta jest miejscem przemieszczania się osób pieszych, a także ulicą dla przejeżdżających tam samochodów. Ze względu na rozwijaną szybkość przez kierowców jest to miejsce szczególnie niebezpieczne. Prośbę do pana burmistrza kierują działkowcy, a także Zarząd Polskiego Związku Działkowców. Odpowiadając na pani wniosek zgłoszony na sesji Rady Miejskiej w Prudniku w dniu 29 maja 2018 roku dotyczącą montażu progów zwalniających w pasie drogi gminnej ulicy Miłej w Prudniku informuję, że w bieżącym roku na jezdni ulicy Miłej zostaną zamontowane 3 takie progi. Wprowadzenie tego typu urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego pozwoli na znaczne ograniczenie prędkości pojazdów. Interpelacja pana radnego Josela Czerniaka. Wnioskuję o zainstalowanie lustra naprzeciw wyjazdu z PCPR-u na ulicę Grunwaldzką. W tej sprawie zwrócili się do mnie niepełnosprawni. Wyjazd na ulicę Grunwaldzką jest bardzo niebezpieczny, kiedy koło skrzyżowania stoją samochody. Również poruszyli sprawę, żeby naprawić drogę koło transformatora, około PCPR-u, bo jest stan bardzo utrudnia poruszanie się niepełnosprawnym. Odpowiadając na pana wniosek zgłoszony na sesji Rady Miejskiej w Prudniku dotyczący zainstalowania lustra drogowego w pasie chodnika ulicy Grunwaldzkiej w Prudniku naprzeciwko wewnętrznej drogi wyjazdowej z PCPR-u informuję, że montaż takiego lustra będzie możliwy w bieżącym roku w ramach zabezpieczonych na ten cel środków finansowych utrzymania oznakowania poziomego i pionowego. Decyzja naprawy drogi, o której radny wspomina, została podjęta wcześniej, przed złożeniem przez pana radnego interpelacji. Także też będzie naprawiona. Druga interpelacja pana radnego Josela Czerniaka. Proszę o informację, czy elewacje budynków oraz murku oporowego, tam gdzie stały garaże, zostaną otynkowane i pomalowane. Dotyczy to obiektów na parkingu koło Ogólniaka. Lokalizacja tych obiektów jest za stojącym krzyżem.
W odpowiedzi na pana interpelację zgłoszoną w dniu 29 maja 2018 roku na sesji Rady Miejskiej w Prudniku dotyczącą remontu elewacji budynków w miejscu rozebranych zabudowań gospodarczych i murków ogrodzeniowych przy ulicy Mickiewicza informuję, że przedmiotowe elewacje zostaną otynkowane i pomalowane w niezbędnym zakresie w ramach zadania czwarty etap rewitalizacji infrastruktury śródmieścia Prudnika. Interpelacja pani radnej Iwony Dębińskiej. W imieniu mieszkańców domków jednorodzinnych oraz kierowców komunikacji miejskiej wnioskuję o zakaz parkowania samochodów wzdłuż ulicy Szczeleckiej, podobnie jak było to w okresie zimowym. Skoro mieszkańcy bloków mają możliwość parkowania samochodów w okresie zimy, dlaczego nie może trwać to przez cały rok? Jeżeli jest to jakimś problemem, to prosi się o zakaz parkowania przynajmniej po jednej stronie ulicy. Obecnie parkowanie umożliwione jest po obu stronach pobocza, czego byłam świadkiem, co bardzo utrudnia ruch, szczególnie gdy przejeżdża autobus i spotyka się z naprzeciw jadącym samochodem. Jest to problem nawet przy parkujących po jednej stronie pobocza. Strach pomyśleć, jak wówczas przejedzie karetka pogotowia lub straż pożarna. Odpowiadając na pani wniosek zgłoszony na sesji Rady Miejskiej w Prudniku dotyczący zakazu parkowania samochodów na ulicy Szczeleckiej w Prudniku informuję, że sprawa wprowadzenia zakazu zatrzymywania się znakami pionowymi B36 na jezdni tej ulicy po stronie ścieżki rowerowej będzie przedmiotem mojego wniosku o zatwierdzenie stałej organizacji ruchu do zarządzającego ruchem na drogach gminnych i powiatowych, to jest starosty powiatu prudnickiego. Kolejna interpelacja pani radnej Iwony Dębińskiej. Czy można przychylić się do próśb mieszkańców będących w starszym wieku, mniej sprawnych, aby autobusy z pętli na ulicy Morcinka wyjeżdżały o 5 minut później albo z Jesionkowej o 5 minut wcześniej. Ludzie z Laską, Kulą, którzy najbardziej potrzebują tego transportu, mają problem przejść odcinek działek. Natomiast pracownikom Artechu i Henigesu bardzo brakuje autobusu po 22, aby powrócić z drugiej zmiany. Ostatni Chopina odjeżdża o 21:41. Prośba, aby przesunąć go na 22:07 bądź 22:10. Poza tym z ulicy Kościuszki koło cmentarza trzy kolejne autobusy po 5, 6, 7 lekcji odjeżdżają przed ukończeniem lekcji. Zdaję sobie sprawę, że jest to trudne. To może chociaż ten autobus po 7 lekcji, która kończy się o 14:25, odjeżdżałby o 14:20, nie o 14:22, lecz tak jak poprzednio o 14:38, gdyż wbrew pozorom wielu uczniów dojeżdża ze szkoły podstawowej nr 4 na osiedle Jesionowe Wzgórze. I tu otrzymaliśmy dzisiaj, przed chwilą, odpowiedź z Arriwy, więc ja ją szybciutko odczytam. Oczywiście pismo, interpelacja pani radnej została skierowana do szefostwa Arriwy przez pana burmistrza. Dzisiaj mam odpowiedź cieplutką. Biuro Rady Miejskiej w Prudniku, prokurent Krzysztof Liszewski. Szanowni Państwo, w odpowiedzi na interpelację pani Iwony Dębińskiej z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie funkcjonowania komunikacji miejskiej w Prudniku na wstępie pragnę zaznaczyć, że nasza spółka w ramach rozstrzygniętego przetargu jest wykonawcą rozkładu jazdy zawartego w specyfikacji przetargu i jako spółka samodzielnie nie może dokonywać w nim zmian. Dokonywanie zmian w rozkładzie jazdy leży po stronie organizatora transportu, czyli w tym przypadku Urzędu Miejskiego w Prudniku. Jednakże odnosząc się do pytań pani radnej Iwony Dębińskiej informuję, iż możliwość opóźnienia bądź przyspieszenia kursów o 5 minut jest możliwe tylko w godzinach pozaszczytowych, czyli pomiędzy godziną 8 a 13 oraz 16 a 21. Jednakże maksymalny czas, jaki można zaproponować na przejście odcinka pomiędzy ulicą Wiejską a Morcinką, to 12 minut. Uruchomienie dodatkowego kursu po godzinie 22
pracowników firmy Artech oraz Heniges wiąże się z koniecznością zwiększenia nakładów finansowych przez Urząd Miasta w ramach ryczałtowej opłaty za realizację komunikacji miejskiej. Zmiana godziny odjazdu autobusu pod uczniów szkoły podstawowej nr 4 jest możliwa po uzgodnieniu rozkładu jazdy z Urzędem Miasta w Prudniku nie wcześniej niż od września 2018 roku. Piękna jak różowy kwiat.
Cały rok już włóczę się za tobą. Zimne noce tulę się do wspomnień. A ty nawet kiedy jesteś obok, wcale nie chcesz się przyznawać do mnie. Miałem dom, a w domu spokój błogi. Zanim ty stanęłaś na mej drodze, dziś o sobie każesz mi zapomnieć. Koniec bajki, już cię nie obchodzę. Nie zapomnę tamtej nocy, jak patrzyłaś w moje oczy, gdy się niebo otworzyło. Z pożądania cały płonę, zostawiłem dom i żonę, ale to cię nie wzruszyło. Nie zapomnę tamtej nocy, jak patrzyłaś w moje oczy, gdy się niebo otworzyło. Z pożądania cały płonę, zostawiłem dom i żonę, dla mnie nic się nie skończyło. Życie, a ty chciałaś tylko raz zaszaleć i jak obcy dostać się o świcie. Miły uśmiech poślij mi czasami, jeśli na swej drodze znów mnie spotkasz. Nocą będę wiernie stał pod drzwiami, może kiedyś puścisz mnie do środka. Nie zapomnę tamtej nocy, jak patrzyłaś w moje oczy, gdy się niebo otworzyło. Z pożądania cały płonę, zostawiłem dom i żonę, ale to cię nie wzruszyło. Nie zapomnę tamtej nocy, jak patrzyłaś w moje oczy, gdy się niebo otworzyło. Patrzyłaś w moje oczy, gdy się niebo otworzyło. Z pożądania cały płonę, zostawiłem dom i żonę, ale to cię nie wzruszyło. Nie zapomnę tamtej nocy, jak patrzyłaś w moje oczy, gdy się niebo otworzyło. Kolejna interpelacja pani radnej. Wnioskuję, aby przystanki komunikacji miejskiej, te stałe, były oznakowane zygzakiem, ponieważ kierowcy mają problem tam, gdzie nie ma zatoczek, zatrzymać się na przystanku, gdyż parkujące samochody nie przestrzegają zasad. Zatrzymywanie się na ulicy jest niebezpieczne zarówno dla pasażerów, jak i dla pojazdów. W odpowiedzi na pani wniosek zgłoszony na sesji Rady Miejskiej w Prudniku w dniu 29 maja 2018 roku dotyczącą wykonania na terenie miasta oznakowania poziomego przystanków autobusowych liniami przystankowymi P17 informuję, że takie prace mogą być zrealizowane w przyszłym roku w ramach zabezpieczenia na ten cel środków finansowych w budżecie gminy na zadaniu pod nazwą utrzymanie oznakowania poziomego i pionowego w mieście Prudnik. Kolejna interpelacja pani radnej. Mieszkańcy miasta posiadający działki w kompleksie Słoneczne na trasie w kierunku Trzebiny to głównie starsi mieszkańcy. Bardzo proszą o umieszczenie jednej ławeczki, gdzie mogliby spocząć szczególnie w upalne dni, wracając z oddalonych działek.
W nawiązaniu do pani wniosku dotyczącego montażu ławki na odcinku między ulicą Jesionkowo a kompleksem rolniczych ogrodów działkowych Słoneczny informuję, że w przypadku przeprowadzonych oględzin na wyżej wymienionej trasie dojścia do rodzinnych ogródków działkowych Słoneczne gmina Prudnik nie dysponuje terenem do dogodnej lokalizacji dla zainteresowanych urządzeniem ławeczki. Interpelacja pana radnego Ryszarda Czeczela. Na prośbę mieszkańców wnioskuję o zamontowanie dwóch ławek wzdłuż ścieżki pieszo-rowerowej od strony działek na ulicy Dąbrowskiego w Prudniku. Tą interpelację pan burmistrz skierował do Starostwa Powiatowego w Prudniku o następującej treści. W nawiązaniu do wniosku radnego Rady Miejskiej w Prudniku pana Ryszarda Czeczela złożonego na sesji Rady Miejskiej w Prudniku w dniu 29 maja 2018 roku proszę o udzielenie odpowiedzi na załączoną prośbę. O podjętych działaniach proszę powiadomić zainteresowane strony. Interpelacja pani radnej Renata Alter-Moskwa. Proszę o udzielenie odpowiedzi w sprawie. Dlaczego od 17 numeru tygodnika prudnickiego nie jest publikowana rubryka Wydarzy się w Euroregionie, w skrócie. Zaniepokojeni i wierni czytelnicy pytają, jaki jest tego powód i dlaczego ich o tym nie poinformowano. Wyżej wymieniona rubryka była skarbnicą wiedzy o wydarzeniach w naszym regionie. Z powodu jej braku czytelnicy, a zarazem nasi mieszkańcy nie wiedzą, co, gdzie i kiedy będzie organizowane. W ich imieniu i w swoim własnym przekazuję prośbę, aby rubryka Wydarzy się w Euroregionie powróciła na łamy tygodnika prudnickiego. I tutaj mamy odpowiedź pana burmistrza do pani radnej. W odpowiedzi na interpelację pani radnej dotyczącej zaprzestania publikacji w tygodniku prudnickim rubryki Wydarzy się w Euroregionie informuję, że nie posiadam wiedzy w tym temacie. Z zapytaniem proponuję zwrócić się bezpośrednio do wydawcy gazety. Interpelacja pana radnego Józefa Porada. Proszę o udzielenie odpowiedzi w sprawie. Zapytanie proszę skierować do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, nadzór wodny w Prudniku. Jak długo mieszkańcy Łąki Prudnickiej, Moszczanki i Prudnika będą czekali na wykoszenie brzegów rzeki Złoty Potok i rzeki Prudnik? Stan obecny wałów zarośniętych wysoką trawą wpływa negatywnie na wizerunek miejscowości, przez które przepływa rzeka Prudnik i Złoty Potok. W odpowiedzi na pismo odnośnie koszenia wałów rzeki Złoty Potok w miejscowości Łąka Prudnicka i Moszczanka oraz rzeki Prudnik, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Nadzór Wodny w Prudniku informuje, że konserwacja rzeki Prudnik i Złotego Potoku polegająca na wykoszeniu skarpi obwałowań zostanie wykonana w miesiącu sierpniu bieżącego roku. Ze względu na skromne środki finansowe, jakie nadzór wodny w Prudniku otrzymał na konserwację urządzeń, zostanie wykonane jednokrotne koszenie, a nie jak dotychczas dwukrotne. Stąd też późniejszy termin koszenia. Środki, które nadzór wodny w Prudniku otrzymał, pozwalają na wykonanie tylko tych niezbędnych, losowych i najpilniejszych prac na ciekach. I kolejna interpretacja pana radnego Józefa Porada. W związku z licznymi prośbami mieszkańców sołectwa Łąki Prudnickiej zwracam się ponownie do tutejszego Urzędu Miejskiego o dokonanie odnowy renowacji figury świętego Jana Nepomucena. W odpowiedzi na pana wniosek w sprawie odnowy renowacji pomnika świętego Jana Nepomucena w Łące Prudnickiej informuję, że przygotowywana jest dokumentacja konserwatorska na renowację pomniku świętego Jana Nepomucena i świętego Jakuba na cmentarzu komunalnym w Prudniku i do tego opracowania dołączony zostanie również pomnik świętego Jana Nepomucena z Łąki Prudnickiej. Interpelacja pani radnej Urszuli Rzepieli. Wniosek. Proponuję nagradzanie uczniów osiągających znaczące wyniki w nauce i w sporcie formą noclegu w schronisku w Wieszczynie w towarzystwie dorosłego opiekuna z organizacją w trakcie pobytu integracyjnych konkursów dla grup młodzieży i dorosłych.
Takie działanie zwiększy ilość udzielonych noclegów, poprawi ekonomiczną efektywność schroniska oraz rozpoznawalność tej oferty turystycznej w gminie Prudnik poprzez skierowanie jej również do wszystkich mieszkańców. Odpowiedzi udzieliła pani dyrektor Gminnego Zarządu Oświaty i Wychowania w Prudniku, pani magister Maria Strońska. Odpowiadając na pani wniosek złożony na sesji nadzwyczajnej w dniu 14 czerwca 2018 roku, uprzejmie informuję, że propozycja zawarta w powyższym wniosku dotycząca nagradzania uczniów osiągających znaczące wyniki w nauce i sporcie formą noclegu w schronisku w Wieszczynie została przedstawiona dyrektorem placówek oświatowych gminy Prudnik w dniu 27 czerwca 2018 roku. Kolejna interpretacja pani radnej Urszuli Rzepieli. Na uroczystościach związanych ze świętami w dniach 2 i 3 maja liczne poczty sztandarowe postępowały w zróżnicowany sposób. Zapytany o to pułkownik Płonka wyjaśnił, iż są ustalone zasady postępowania pocztów m.in. we wnętrzach i w terenie otwartym oraz zadeklarował przeprowadzenie szkolenia w tym zakresie z prezentacją w wykonaniu zawodowych żołnierzy. Proszę o zorganizowanie takiego szkolenia w porozumieniu ze starostwem powiatowym i upowszechnienie tego zagadnienia wśród mieszkańców gminy i powiatu Prudnik w formie opisowej lub filmowej instrukcji. W odpowiedzi na interpelację pani radnej dotyczącej szkolenia pocztów sztandarowych w zakresie zasad postępowania w czasie świąt państwowych przy pomniku żołnierza polskiego informuję, że ze względu na zróżnicowaną reprezentację pocztów sztandarowych nie przewiduję realizacji wniosku. Przypomnę, że w uroczystościach państwowych udział biorą przedstawiciele różnych grup społecznych. Młodzież, organizacje, w tym paramilitarne oraz kombatanckie i tak podobnie. Ze względu na dobrowolny udział w tych uroczystościach narzucanie jakichkolwiek zachowań uważam za niecelowe. Interpelacja pana radnego Zbigniewa Zająca. Bardzo proszę o interwencję i kontrolę prędkości jadących samochodów na skrzyżowaniu ulic Trauguta, Szkolnej i Staszica. Skrzyżowanie to w godzinach porannych, gdy dzieci poruszają się do szkoły, jest miejscem bardzo niebezpiecznym. Czy istnieje możliwość zwiększonej kontroli prędkości przez służby Komendy Powiatowej Policji w tym czasie? Mieszkańcy zwrócili uwagę na ten fakt i wyrazili prośbę o ingerencję w tej sprawie w ich imieniu. Pan burmistrz skierował interpelację radnego do Komendy Powiatowej Policji w Prudniku o następującej treści. Przekazuję w załączeniu interpelację radnego Rady Miejskiej w Prudniku pana Zbigniewa Zająca zgłoszoną na sesji Rady Miejskiej w dniu 26 czerwca 2018 roku w sprawie kontroli prędkości przez służby w rejonie ulic Trauguta, Szkolna i Staszica. Proszę o udzielenie odpowiedzi radnemu i przekazanie kopii odpowiedzi do urzędu. I tą odpowiedź pana komendanta powiatowego w Prudniku, podinspektora Krzysztofa Urbana, w tej chwili odczytam. W odpowiedzi na pismo i załączoną interpelację zgłoszoną na sesji Rady Miejskiej przez pana Zbigniewa Zając w sprawie kontroli prędkości w rejonie ulic Szkolna, Trauguta i Staszica w Prudniku przez policjantów Komendy Powiatowej Policji w Prudniku informuję. Dziękuję. Przez policjantów Komendy Powiatowej Policji w Prudniku informuję, że na chwilę obecną dokonywanie pomiarów prędkości na wskazanych ulicach nie jest możliwe. Zasady pełnienia służb na drogach i wykorzystanie przyrządów kontrolno-pomiarowych określa zarządzenie nr 30 Komendanta Głównego Policji z dnia 22 września 2017 roku, które w paragrafie 13 brzmi: w przypadku pełnienia służb z użyciem pojazdu policji w czasie postoju należy go ustawić w miejscu bezpiecznym i widocznym dla uczestników ruchu drogowego. Na wskazanych ulicach policjanci nie będą w stanie być widoczni, a jednocześnie zapewnić bezpieczeństwa sobie, jak i innym użytkownikom ruchu drogowego. W rejonie tych ulic nie występuje żadna infrastruktura w postaci parkingów, ewentualnych szerszych placów, które mogłyby być wykorzystane do ustawienia radiowozu, a następnie w sposób bezpieczny posłużyć do kontroli prędkości kierujących pojazdami. Brak miejsc do bezpiecznej kontroli pojazdów uniemożliwia pomiar prędkości.
Jednocześnie informuję, że w celu poprawy bezpieczeństwa w tym rejonie dyslokowane będą patrole ruchu drogowego. Nadmieniam, że w przedmiotowym rejonie dróg gminnych można rozważyć instalację urządzeń technicznych ograniczających prędkość, np. progów zwalniających lub urządzeń działających prewencyjnie, to jest licznika prędkości wyświetlającego komunikat np. zwolnij, co z pewnością poprawiłoby poczucie bezpieczeństwa mieszkańców w zakresie ruchu drogowego. W środę 20 czerwca w sali reprezentacyjnej Prudnickiego Ośrodka Kultury odbyło się uroczyste spotkanie burmistrza Prudnika z uczniami wyróżniającymi się w nauce i sporcie. Wśród nagrodzonych uczniów znaleźli się także laureaci konkursów przedmiotowych oraz ich opiekunowie. Podczas spotkania na scenie zaprezentowali się także wychowankowie Dziecięcego Studia Piosenki działającego przy Prudnickim Ośrodku Kultury pod kierunkiem pani Alicji Główki. Dzieci wykonały kilka piosenek, które miały przybliżyć wszystkim nadchodzące wakacje. Spotkanie rozpoczęła dyrektor Gminnego Zarządu Oświaty i Wychowania w Prudniku, Maria Strońska. Dzień dobry, serdecznie witam na spotkaniu, które jest poświęcone tym najlepszym, czyli naszym uczniom, którzy będą przyszłością Prudnika, reprezentowali nas w różnych środowiskach na konkursach przedmiotowych oraz będą nas reprezentować w różnych szkołach. Ale nie tylko, bo kiedyś w przyszłości będą nas reprezentować w różnych miastach na świecie, tych, którzy zdobywają najlepsze wyniki w nauce, sporcie, tych, którzy wyróżnili się w tym roku. Spotykamy się dzisiaj również z nauczycielami, którzy byli najbliżej ucznia, którzy byli dla nich przewodnikami i poprowadzili ich do sukcesu. Oczywiście nie możemy spotkać się ze wszystkimi, dlatego zaprosiliśmy przedstawicieli poszczególnych szkół. Dzisiejszy dzień jest okazją do tego, byśmy się pokłonili Wam i podziękowali za wysiłek całoroczny i za piękne efekty Waszej pracy. A są one naprawdę imponujące. Na dzisiejszym spotkaniu czas umili nam Dziecięce Studio Piosenki, które działa w Prudnickim Ośrodku Kultury pod kierownictwem pani Alicji Główka. I na początek zapraszamy tutaj Julię Jagielską, Karolinę Górkę i Amelię Kryś i poprosimy o pierwszą piosenkę, która zmieni klimat dzisiejszego spotkania. Franciszka Fejdycha, burmistrza Prudnika, który jest gospodarzem dzisiejszego spotkania, oraz panią Zofię Zeprzałkę-Krzemień, przewodniczącą Komisji Kultury, Sportu, Oświaty i Zdrowia Rady Miejskiej w Prudniku. To są osoby, które dzisiaj będą Wam gratulowały i wręczały upominki. No cóż, dawniej mówiono, Prudnik koszykówką stoi, może powiemy, że sportem stoi, może wśród naszych uczniów kiedyś będziemy rozpoznawać ważnych sportowców, którzy będą nas reprezentować nie tylko na Mistrzostwach Polski, ale i Mistrzostwach Świata, może na Olimpiadzie. Bardzo byśmy sobie tego życzyli. Dzisiaj chcemy pogratulować tym, którzy zostali wyróżnieni w swoich szkołach. Wyróżnili się nie tylko w sporcie, nie tylko w budowaniu własnej tężyzny fizycznej, ale wyróżnili się również sportową postawą. Tym, co jest najważniejsze, dążeniem do sukcesu
i walką o to, żeby było lepiej, dbałością o siebie i dzięki temu przynosili sukcesy swojej placówce. Poproszę, wszyscy ci, te osoby otrzymały w swojej szkole tytuł najlepszego sportowca roku. Poproszę o wystąpienie na scenę następujących sportowców. Martynę z Baraszku, uczennicę zespołu szkolno-przedszkolnego nr 1 w Prudniku, szkoły podstawowej nr 1, Patryka Petrykanina, ucznia zespołu szkół w Prudniku, publicznej szkoły podstawowej nr 4, Kamila Mykite, ucznia zespołu szkolno-przedszkolnego publicznej szkoły podstawowej w Moszczance, Oskara Szkolnickiego, ucznia zespołu szkolno-przedszkolnego w Rudziczce, Wojciecha Kotlińskiego, ucznia zespołu szkolno-przedszkolnego w Szybowicach, Kevina Biernata, ucznia Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Złoty Potok w Łące Prudnickiej, Wiktorię Wilim, uczennicę Publicznego Gimnazjum nr 1 w Prudniku, Łukasza Mazura, ucznia Publicznego Gimnazjum nr 1 w Prudniku oraz Agatę Jarczewską, uczennicę Zespołu Szkół w Prudniku. O wręczenie upominków poproszę pana burmistrza i panią zarządzającą. Następna grupa to uczniowie, którzy w roku szkolnym 2017-18 uzyskali najwyższe wyniki w nauce i zachowaniu. I zapraszam na scenę Martynę Barłoga, zespół szkolno-przedszkolny nr 1, Karolinę Lewicką, zespół szkolno-przedszkolny nr 1, Julię Jagielską, zespół szkolno-przedszkolny nr 2, Natalię Jankowską, zespół szkolno-przedszkolny nr 2, to są szkoła nr 3, Wiktoria Fogel, zespół szkół w Prudniku, publiczna szkoła podstawowa nr 4, Zuzanna Trębecka, zespół szkół w Prudniku, Joanna Bandurowska, zespół szkolno-przedszkolny w Moszczance, Dominika Huchla, zespół szkolno-przedszkolny w Rudziczce. Na scenę proszona jest również Malwina Cebulka, zespół szkolno-przedszkolny w Szybowicach, Martyna Rydz ze szkoły podstawowej Stowarzyszenia Złoty Potok w Łące Prudnickiej, Sonia Twardowska Publicznego Gimnazjum nr 1 w Prudniku, Monika Kloc, z Publicznego Gimnazjum nr 1, Magdalena Kloc, z Zespołu Szkół w Prudniku, Publiczne Gimnazjum nr 2, oraz Monika Ostrowska, z Zespołu Szkół w Prudniku, Publiczne Gimnazjum nr 2. No właśnie też teraz zobaczyłam dopiero, że to są same dziewczyny. A gdzie są chłopcy? No, dziewczyny. Proszę o wręczenie upominków pana burmistrza i panią przewodniczącą Komisji Oświaty. Dominika, położę. Proszę, tak było.
prosimy o powrót na miejsca. A na scenę zapraszamy Karolinę Górką z Dziecięcego Studia Piosenki, która zaśpiewa dla nas piosenkę Pomaluj mój świat. Towarzyszyć jej będzie chórek z Dziecięcego Studia Piosenki. Piszesz mi w liście, że kiedy pada, kiedy nastrukcje na deszczu mokną. Siadasz przy stole, wyjmujesz farby i kolorowe, otwierasz okno. Trawy i drzewa są takie szare, barwą popiołu przydały nieba. W ciszy tak smutno szepcze zegarek, o czasie co mi go nie potrzeba. Więc chodź, pomaluj mój świat na żółto i na niebiesko. Niech na niebie stanie tęcza malowana twoją kredką. Więc chodź, pomaluj mi życie, niech świat mój się zarumieni. Dalszy przebieg uroczystości zobaczycie Państwo już w następnym wydaniu naszego programu.